wczoraj wstrząsające nagrania obiegły opinię publiczną. Rosjanie dopuszczali się egzekucji na ludności cywilnej. Nowa Srebrenica. Ukraińskie miasto Bucza przed kilka tygodni znajdowało się w rękach rosyjskich zwierząt. Lokalni cywile byli mordowani, niektórzy z rękami związanymi za plecami, a ich ciała rozrzucone na ulicach miasta. Pogrzeby siedzieli. Dranie, przepraszam. Czołg obok mnie strzelał. Psy! Siedzieliśmy w piwnicy przez 2 tygodnie. Było jedzenie, ale nie było światła. Nie było ogrzewania. Świecami ogrzewaliśmy wodę. Braliśmy tu butelki, żeby napić się ciepłej wody. Spaliśmy w filcowych butach. Miasto Bucza stanęło w obliczu działań zbrojnych, a wróg zostawił nam swoje dary po zaciekłych walkach. Nieludzkie traktowanie cywili. Podam przykład. Zwłoki straconych wciąż leżą na ulicy Buczy. Ręce skrępowano im za plecami białymi cywilnymi łachmanami. Strzelano im w tył głowy. Można więc sobie wyobrazić, jakiego rodzaju bezprawia dopuścili się tutaj. Nagramy to wszystko i ten materiał zostanie wykorzystany przed Trybunałem. Ale nie chciałbym teraz o tym mówić. Powinniście zrozumieć, jaką ulgę teraz odczuwamy. Obwód kijowski został wyzwolony z wojsk rosyjskich. Jednak prezydent Ukrainy ostrzega, że na wschodzie sytuacja jest cały czas bardzo trudna. Nasi obrońcy nadal odzyskują kontrolę nad miejscowościami w obwodach kijowskim i czernichowskim. Coraz więcej ukraińskich flag powiewa na terenach, które kiedyś były okupowane. Ukraińskie siły zbrojne nie pozwalają wrogowi wycofać się bez walki. Uderzają w niego, niszcząc wszystkich, do których możemy dotrzeć. Wzmacniajmy naszą obronę na wschodzie i w Donbasie. Mamy świadomość, że wróg ma zasoby, by wywierać presję na wschodnią część naszego kraju. W tym tygodniu Ukraińcy wyzwolili m.in. Irpień, Bucze i Hostomel. Nadal trwa rozminowywanie okolicy. Rosjanie zastawili wiele min. Tylko wczoraj kilkaset różnych niewybuchów, różnych ładunków wybuchowych, różnych min zostało z Irpienia oczyszczone przez odpowiednie służby, przez saperów. Także Irpień został odbity w walkach. Natomiast Bucza nie. Bucza, no, Ukraińcy weszli do Buczy mniej więcej 2 dni potem, jak opuścili ją Rosjanie. W wyniku rosyjskich działań został zniszczony największy samolot świata, Antonow AN-225, który stacjonował na lotnisku w Hostomelu. Smutek jest nie do opisania. Właśnie zdałem sobie sprawę, że dokładnie 2 miesiące temu odbyłem moją ostatnią podróż służbową. Nigdy bym sobie nie wyobrażał, że coś takiego się wydarzy. Mer Berysławia Aleksander Szapowałow został zwolniony z rosyjskiej niewoli. Znajdował się w niej od 2 tygodni. Rosjanie na Ukrainie cały czas dopuszczają się morderstw, gwałtów i grabieży. Ukraińskie wojsko odbijające miasta zastają opuszczone w popłochu miejsca. Wstrząsające dane przedstawił ekspert do spraw wschodnich Sergiej Sumlenny. Rosja planowała łatwe zdobycie Kijowa w ciągu 3 dni i kapitulację Ukrainy. Jednostki armii rosyjskiej były śledzone przez tysiące policjantów prewencyjnych. Armia rosyjska zakupiła 45 tysięcy worków na zwłoki i sprowadziła mobilne krematoria. Jestem pewien, że zaplanowali masowe egzekucje dla Ukrainy. Cały czas trwają dyplomatyczne próby zakończenia tej wojny. Jak podaje strona ukraińska, rosną szanse na spotkanie Władimira Zełenskiego z Władimirem Putinem. Do rozmów ma dojść w Ankarze albo w Stambule. Paweł Błoch, Telewizja Republika.